Nasza Credit Union oferuje korzystne usługi inwestycyjne w zakresie funduszy emerytalnych RRSP. Oferujemy także nisko oprocentowaną pożyczkę na RRSP. Każda wpłata na rejestrowany plan emerytalny zabezpiecza Twoją przyszłość oraz umożliwia uzyskanie zwrotu podatkowego już w tym roku. Zapraszamy do oddziałów naszej Credit Union lub skontaktowania się z działem inwestycji. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. State Farm agent Ed Grusick handle all the moving parts to your insurance. Whether it's for auto, home, life, or financial services, Ed is there with more ways to help and more ways to save. Call or visit Ed today. To jeden z najbardziej olśniewających spektakli na świecie. Śląsk obchodzi swoje 60-lecie zapierającym dech w piersi pokazem tańca, muzyki i śpiewu. Uczci pełną życia i kolorów tradycyjną polską kulturę 16 marca w Hamilton Place oraz 16 i 17 marca w Roy Thomson Hall. Obroty, skoki, przytupywanie, taniec to święto polskiej tradycyjnej kultury. Kup bilet już dziś przez internet hecfi.ca i roythomson.com lub w biurach Polimex Travel. I zmieniamy temat. W ubiegłą niedzielę, 10 lutego w Białymstoku, przedstawiciele władz miasta, Instytutu Pamięci Narodowej, kombatanci oraz środowiska sybirackie uczcili 73. rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków w głąb Związku Radzieckiego. Pod pomnikiem katyńskim i pomnikiem grobem nieznanego Sybiraka złożono kwiaty i zapalono znicze. W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku miała miejsce pierwsza z czterech wielkich wywózek obywateli polskich na wschód. Objęła głównie rodziny urzędników państwowych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, leśników, a także wojskowych i właścicieli ziemskich. Były to osoby najbardziej zagrażające reżimowi stalinowskiemu. Przyszli rano i kazali się spakować. No dali czasu tam. Nie pamiętam ile, ale spakowaliśmy się i nas zawieźli do Żedni. Tam już stały wagony. No już ludzi zwozili tam, rodziny tych wszystkich i nas do wagonu. Zaczęli ładować. My jako, wagon to był w środku taki, że na dwie połowy, duży wagon. To jest bydlęcy taki, towarowy. Niestety jechaliśmy, nie wiedzieliśmy gdzie. Podczas jazdy, no to w podłodze była taka dziura, można było załatwiać swoje sprawy. No. A co jakiś czas przywozili, to dawali kipitok, taką herbatę tylko. Według Instytutu Pamięci Narodowej podczas pierwszej deportacji wywieziono z całych Kresów ponad 140 tysięcy osób. Z kolei Związek Sybiraków podaje liczbę prawie dwukrotnie większą. Historycy mówią, że w sumie przymusowo wysiedlono ponad 300 tysięcy osób. Związek Sybiraków przyjmuje, że jest to ponad milion. Trudno ustalić, bo Związek Radziecki dawny, a teraźniejsza Rosja i Białoruś nie podają tych wszystkich, są objęte tajemnicą i nie podają tych danych. Także liczbę osób deportowanych jest nieznana. W Białymstoku ma powstać Muzeum Pamięci Sybiru. Będzie ono stanowić część Muzeum Wojska. Otwarcie tej ogólnopolskiej placówki zajmującej się tematyką wywózek Polaków na wschód zaplanowano na 2016 rok.